Piotr Tomasz Urban, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale prosto z GTŻ-u w nowym miejscu. Znajdujemy się dzisiaj na tarasie restauracji Adriano, a także nowi goście. Witam serdecznie prezesa do spraw finansowych, pana Grzegorza Nowaka. Witam. Oraz Dariusza Ryla, witam serdecznie. Witam wszystkich. Panowie, dzisiejszą rozmowę chciałbym rozpocząć od sytuacji takiej może nie najmilszej w środowisku żużlowym, bo niecałe dwa tygodnie temu zginął na torze Lee Richardson. W związku z tym odbyło się całkiem niedawno zebranie w Ostrowie Wielkopolskim dotyczące bezpieczeństwa zawodników na torze żużlowym, między innymi uczestniczył w nim Krzysztof Cegielski. No i środowisko doszło do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić. Jest pomysł prowadzenia nowego arbitra technicznego, który miałby odpowiadać za stan toru przed zawodami. Czy takie rozwiązania nie za późne, ale jednak może i dobre? No nie wiem, w wypadku tego fatalnego akurat wyścigu myślę, że to nie była wina toru, a zbieg wielu takich nieprzewidzianych okoliczności na torze. I to była główna przyczyna tej wielkiej tragedii, aczkolwiek na pewno sędzia obserwator myślę, że by bardzo dużo pomógł. Myśli pan, że to by podniosło jednak bezpieczeństwo na torach w polskiej lidze? Może by było łatwiej temu sędziemu głównemu w podejmowaniu decyzji czy czystych decyzji, ewentualne sprawdzenie toru, stanu faktycznego, na pewno w jakiś sposób by poprawiło bezpieczeństwo. Dobrze, to my teraz przechodzimy tak chronologicznie, bo ostatni materiał był całkiem dawno, do meczu z Łodzią tutaj na Halera 4 rozegranego 13 maja. Ja mam pytanie, czy zarząd jest zadowolony z całej organizacji zawodów, z frekwencji, jaka była na tym meczu i czy z emocji, jakie towarzyszyły tej inauguracji oświetlenia w Grudziądzu? Znaczy myślę, że tak, pozytywnie wypadła nasza inauguracja przy oświetleniu i odpowiednia ilość kibiców również przybyła. W końcu zginął ten sektor buforowy, o który tak nasi kibice walczyli. Myślę, że w sympatycznej, w miłej atmosferze się ten mecz odbył. Już o wyniku nie wspomnę i o emocjach, które towarzyszyły naszemu meczowi. No właśnie, Darku, jak to byś ocenił? No mecz 46-44 wygrał GTŻ Grudziądz w tym meczu z Łodzią. Czy to nie była właśnie taka idealna inauguracja tego oświetlenia? Wielu kibiców powtarza, że takie mecze, które kończą się na styku, są najlepsze pod względem emocji właśnie dla tych, którzy je oglądają. Byle tylko skończyły się zwycięstwem naszej drużyny. Może w kontekście późniejszych walk o punkty bonusowe nie jest to korzystny wynik, no ale to trzeba pojechać do przeciwnika i wygrać, i wtedy też nie będzie problemu. I tam też wygrać 4-6, 4-4 nawet. Wspomniałeś o tym meczu wyjazdowym, także przenieśmy się teraz do Łodzi, skąd relacja z meczu wyjazdowego ekipy GTŻ Grudziądz. Ja mogę powiedzieć tylko o sobie, zawaliłem mecz. Jakoś nie mogę się pozbierać po tym, co się ostatnio stało. Jakoś ciężko mi na głowie, muszę sobie to wszystko na spokojnie poukładać. Dość do ładu z motorami, teraz cały czas jeździliśmy na treningach, na zawodach. Cały czas ścigam się z Łukaszem Cyranem na treningach, to wygląda dość dobrze. Przyjeżdżam na zawody i jest lipa po prostu. No, dałem ciała, chciałbym przeprosić tutaj kibiców, zarząd i wszystkich sponsorów za to, jak pojechałem. Nikt się nie spodziewał, ja się sam nie spodziewałem tak trudnego spotkania, bo o trudne spotkanie to się spodziewałem. Spodziewałem się o zaciętą walkę, ale nie o tak tęgielanie. Żadnej trójki nie przywiozłem i myślę, że to był klucz do sukcesu. Generalnie, że mało trójek było w naszej drużynie przywożonych. Jeżeli nie ma mało trójek, jeżeli jest mało trójek, no to no mecze tak niestety wyglądają. No do tego gdzieś nasz pech dopadł. Wypadki. Mam nadzieję, że kolegom nic się nie stało i przez te dwa tygodnie dojdą do pełni sił.
jeżeli nie wygrywamy biegów i na początku nam odskakują, później jest gonitwa, nerwówka i tą nerwówką spowodowane też są te upadki na torze i te rzeczy, które się dzieją. Ale mówię, no dzisiaj nie oceniajmy drużyny. Przegraliśmy, zasłużone gratulacje dla pana Skrzydleckiego, dla całej drużyny, jechała super. Było to przed meczem bardzo, bardzo trudne spotkanie, bo wiadomo, drużyna z Grudziądza ma bardzo mocny skład i na pewno to, że wygraliśmy dzisiaj tak wysoko, gładko, to nie znaczy, że są tak dużo słabsi. Panie prezesie, jak by pan skomentował ten mecz w Łodzi? Co tam się tak naprawdę stało z naszą drużyną? Nie potrafię powiedzieć. To jest sport, który nie uprawiałem i do końca naprawdę tak go nie znam. Aczkolwiek interesuję się tym sportem bardzo długo, już od 17 roku życia. Co się stało? No coś tam nie zagrało. Prawdopodobnie fatalny upadek Davida spowodował to, że drużyna zahamowała, tak jakby zeszło z nich powietrze. No, myślę, że gdyby nie ten upadek, na pewno ten wynik byłby o wiele korzystniejszy dla naszej drużyny. Aczkolwiek nie wiem, czy byśmy wygrali. No, w jakiś sposób podcięło to nam skrzydło. Ale czy to było zaskoczenie warunkami, które tam panowały, zlekceważenie przeciwnika, czy po prostu byliśmy słabsi tego dnia, wyraźnie słabsi? Wyraźnie słabsi byliśmy na pewno tego dnia. Na pewno byliśmy wyraźnie słabsi, aczkolwiek no... Wiele zależy od dyspozycji dnia. U nas też się bardzo męczyliśmy z Łodzią i uważam Łódź za bardzo silną drużynę. Jest to drużyna, która w tej chwili włączyła się o walkę o Ekstraligę. Tak myślę przynajmniej. I jeżeli nie oddadzą pola, to są poważnym kandydatem do awansu na dzień dzisiejszy. No właśnie, bo w Łodzi poobijała się trójka naszych zawodników. Davy Watt, Peter Jung oraz Andrzej Karpow. Czy jakieś wieści co do ich stanu zdrowia? Chociaż wiemy, że Andrzej Karpow już jeździ, on już zdobywa punkty. Tak, oni wszyscy przeszli krótką rehabilitację, między innymi Jung uczestniczył w zabiegach laserowych. Na pewno ta jazda w tej chwili ich nie wygląda tak jak przed tymi upadkami, bo wiadomo, nie odczuwają skutki tych upadków, jakieś bóle, w dalszym ciągu się rehabilitują. Davy prawdopodobnie wystartuje już w poniedziałek w lidze angielskiej, że myślę, że też już wszystko ruszy do przodu. W tym kierunku, że będzie dobrze. Tak na tą chwilę tyle wiem i tyle mogę przekazać wszystkim kibicom. No właśnie, bo Andrzej Karpow już jeździł w lidze duńskiej, jeździł także już w lidze szwedzkiej, tam kolejno 12 i 6 punktów zdobywał dla swoich drużyn. Peter Jung także w lidze szwedzkiej, w meczu Elit Wetlanda przeciwko Västervik, tylko 2 oczka w 3 startach. To są jeszcze te efekty tak, upadku. Tak, to są skutki upadku. To nie jest tak, że on w stanie się odczepie i idzie dalej. To jest prędkość ponad 100 na godzinę, oni uderzają z impetem w bandę i dodatkowo turbują ich motocykle, że no nie jest to łatwy sport. Ale cała trójka na Gniezno tak, już będzie w pełni. Trójka na Gniezno będzie w pełni zdrowa, nie będzie na pewno odczuwać skutków tych upadków. Dobrze, to jeżeli jesteśmy... To są twardzi ludzie. Jeżeli już jesteśmy przy składzie, to chciałbym poruszyć temat juniorów z ekipy GTŻ-u Grudziądz. Konkretnie mam na myśli tutaj Łukasza Cyrana i Adriana Osmulskiego. No tak delikatnie mówiąc, to oni chyba nie spełniają oczekiwań pokładanych w nich przez zarząd, no i przez kibiców. No nie spełniają naszych oczekiwań na pewno, tak samo nie spełniają oczekiwań kibiców. Z naszej strony robiliśmy wszystko, żeby im pomóc jak najlepiej. Zapatrzyliśmy ich w sprzęt najwyższej klasy, z górnej półki. To, co chcieli, otrzymywali. Również treningi. No być może, że jeszcze brakuje jakiejś iskry, bo widać było przebłysk wczoraj u Cyrana na Pomorskiej Lidze Młodzieżowej w Gnieźnie i taki dość poważny przebieg, bo gdyby nie wykluczenie w biegu, którym prowadził, to by miał w sumie 12 punktów. No do tego tematu za chwilę jeszcze przejdziemy. Spełniłby swoje oczekiwania, a Osmulski, no nie wiem, nie potrafię powiedzieć. No właśnie, bo jesteś jeszcze Paweł Staszczyk w klubie, on też powiedział, że pomaga młodym chłopakom. Łukasz Cyran też na stronie GTŻ-u Grudziądz w oficjalnym takim ogłoszeniu powiedział, że no cieszy się, że ma takiego mentora tutaj w klubie, że kogoś takiego potrzebował. A mimo wszystko czegoś cały czas brakuje. Paweł był wielkim zawodnikiem i myślę, że
zaowocuje ta współpraca już w niedługim czasie, w przeciągu tygodni. Myślę, że na pewno zaowocuje efektami i wynikami na torze tych juniorów. On naprawdę zna to, że miosło od podstaw. Aczkolwiek, no, jeżeli ktoś ma jakieś złe nawyki, to ich się nie wypleni, prawda, w tydzień. Paweł dobrze z nimi współpracuje tydzień, no, dwa tygodnie. Myślę, że doszlifuje tych chłopaków i będzie lepiej. Jeszcze jest jedna tutaj kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę. Łodzianie, no, obawiali się tego meczu z Grudziądzem na własnym torze, no oni jednak nie byli tak pewni swojego zwycięstwa u siebie i mi w związku z tym wypożyczyli Kaspra Gomulskiego w swoje szeregi, który, no, też jako przyczynił się do zwycięstwa. Dlaczego w Grudziądzu nie podejmuje się takich kroków? Próbujemy takie kroki podejmować, to nie jest takie proste, bo raz, że musi wyrazić zgodę zawodnik, dwa, musi wyrazić zgodę chlebodawca, czyli klub macierzysty takiego zawodnika na wypożyczenie zawodnika jako gościa. A nie jest to łatwe. Akurat w tym czasie zbiegają się mecze. Mieliśmy już ułożonych dwóch zawodników, gdyby nie odbywały się inne kolejki, tak? To prawdopodobnie i u nas oni pojechali, ale niestety, no, kolejka nasza jest zbieżna z kolejką Ekstraligi i jest trudno nam dopasować terminowo tych chłopaków. Tyle mogę powiedzieć. O nazwiska proszę Cię nie pytać. Dobrze, wspomniał Pan o Pomorskiej Lidze Młodzieżowej. Ja tylko przedstawię tutaj krótkie fakty nas interesujące. Mateusz Rujner, no, występ kapitalny, zwycięstwo z kompletem 15 oczek. Łukasz Cyran, wspomniał Pan, 9 punktów, w tym wykluczenie na prowadzeniu byłoby 12. Karol Szychowski, jedno oczko, pozycja 15. Rywale, no, przede wszystkim miejscowi, Oskar Pfeiffer, Wojciech Lisiecki, młodzieżowcy z Gdańska, między innymi Krystian Pieszczek, była także Bydgoszcz. Obsada niezła. Mateusz Rujner pokazał, że potrafi jeździć. No i, no, tutaj wniosek nasuwa się sam. No, Mateusz Rujner, inauguracja w lidze. Nie podpalajmy tego chłopaka. To jest bardzo młody człowiek, to jest jeszcze dziecko. On ma 16 lat i trzeba hamować jego emocje. Ja bardzo bym chciał, żeby on miał debiut tak udany jak w Pomorskiej Lidze Młodzieżowej. Ale to trzeba pamiętać, że to jest młody chłopak i tą szansę on na pewno dostanie. Czy w meczu z Gniezdem, nie potrafię powiedzieć. Zadecyduje między innymi o tym trener, dyspozycja danego dnia, jego stan psychiczny, bo to nie jest sport. To nie jest sport, to nie jest kolarstwo, gdzieś stanie czterech na torze i pojedzie. Tak? To są motocykle, to są maszyny, które musi on ujarzmić i prowadzić. On naprawdę jeszcze musi się dużo uczyć, aczkolwiek wielki szacunek za ten wynik, który zrobił w Gnieźnie, bo uważam to za, no, wręcz rewelacyjny. Ja w ciemno bym wziął jego 9 punktów w Gnieźnie, a że wygra z kompletem punktów, prawdopodobnie nikt z nas się nie spodziewał, aczkolwiek symptomy, które były tego zwiastunem, było między innymi treningi, gdzie pokonywał w pokonanym polu, zostawiał i Osmurskiego, i Cyrana, i to wielokrotnie, również gości zaproszonych z Bydgoszczy, czy nawet naszego Pawła Staszka. Dawał radę. No proszę, jakie ciekawe rzeczy. Tutaj Robert Kępiński na Sportowych Faktach już wypowiedział się, że chciałby dać szansę Mateuszowi Rujnerowi. A panowie, jak myślicie, czy to właśnie nasi juniorzy też nie potrzebowali takiego bodźca, takiej konkurencji wewnątrz składu, aby nie być pewnym swojego miejsca w wyjściowej siódemce na mecz? Ale mówisz o Adrianie i o Łukaszu, tak? Tak, czy oni nie potrzebowali właśnie takiego bodźca, takiego oddechu na plecach przez jakiegoś innego zawodnika, w tym właśnie na przykład Mateusza Rujnera? Ale to by tylko świadczyło o tym, że nie podchodzą poważnie do tego, co tutaj mają robić, czego się od nich oczekuje. No, jeżeli ktoś deklaruje się, że chce być zawodnikiem, chce jeździć w tym klubie, chce zdobywać punkty dla tego klubu, no to nieważne, czy ma konkurencję, czy nie ma konkurencji, powinien dawać z siebie wszystko, a nie czekać, czy ktoś w końcu powie, no słuchaj, masz ostatnią szansę, jeżeli nie, to wchodzi za ciebie ktoś inny i wtedy dopiero się sprężać. To takie, uważam, podejście by było nieprofesjonalne tych osób. Ja nie mówię, że to są zawodnicy, którzy powinni sobie dać spokój z tym sportem, ale
No myślę, że powinni włożyć więcej w pracy w to, żeby pokazywać wyniki. Jeżeli coś nie wychodzi, to znaczy, że coś nie gra. Jeżeli nie jest, jest to sprzęt, to więcej czasu poświęcić przy sprzęcie. Jeżeli to jest psychika zawodnika, no to powinien też jakoś się wyciszyć, spróbować może nawet tutaj zrobić coś takiego i odpuścić jeden mecz. Zobaczyć, no może zbyt emocjonalnie do tego podchodzą. Nie wiem, nie, w tej kwestii nie mam żadnego doświadczenia. Tylko to, z tego, co widzę, to mogę się wypowiedzieć. Bo ten problem z juniorami to my już mamy drugi rok z rzędu w zeszłym roku, no chociaż tam lepiej, troszeczkę zapowiadał się Kudryaszow, wyszło jak wyszło, Lampkowski również, teraz znowu mamy problem. No Łukasza Cyranes był ekstraligowiec, powinniśmy wymagać więcej, Adrian Osmulski też już jest doświadczonym juniorem, a tutaj znowu taka, można powiedzieć, wpadka. Muszę troszeczkę ich, tak, to nie jest wpadka, no to jest, to są młodzi ludzie, to są zawodnicy, którzy na pewno chcą jechać dobrze. I jestem święcie przekonany, że oni wszystko robią, żeby wypaść jak najlepiej. No brakuje czegoś, tego drobiazgu, który pozwoli im na dopełnienie swoich, jakby to powiedzieć, no, wymagań sportowych. Myślę, że to jest chwila zadecyduje o tym, że oni też zaczną jeździć. Myślę, że na pewno zaczną jeździć. Oni umieją jeździć, oni potrafią wygrywać i na pewno by chcieli wygrywać. To nie jest tak, że my mamy ich straszyć, czy postawiać pod mur, słuchajcie, to was ostatnia szansa. To są zbyt młodzi ludzie, żeby taką presję na nich wywierać. To się nie da tak wywrzeć presji. Ja też uprawiałem sport i co prawda zupełnie zgoła inna aniżeli żużeli. Wiem, co to jest presja wyniku, wiem, co to znaczy postawić kogoś pod mur, to nie jest takie łatwe. To są młodzi chłopacy i myślę, że oni się pozbierają w odpowiednim czasie i będą dobrze jeździć. Dobrze, no to my w takim razie pełni nadziei oczekujemy meczu z Gnieznem 3 czerwca. No to jak już jesteśmy w temacie ligi i tematu Gniezna, to jak przebiegają przygotowania przed tym arcyważnym spotkaniem rewanżowym? No, pewnie wielu ludzi zauważyło, że treningi się odbywają w tej chwili 3 razy w tygodniu dla młodzieżowców. Nasi seniorzy, wiadomo, że jeżdżą w ligach zagranicznych i nie ma nic lepszego jak trening poprzez zawody, poprzez uczestnictwo w zawodach, bo żaden trening tego nie da co start w zawodach i oni swoje zadanie wypełniają w ligach zagranicznych, a poza tym od 30 jest to takie mini zgrupowanie będzie, przyjeżdża między innymi Hans Andersen, pierwszego przyjeżdża Karpow i Ljung, a niestety Łot przyjedzie drugiego, bo ma jeszcze zawody i po prostu nie zdąży. Będą się przygotowywać. 29 przylatuje do nas Rud, który będzie próbował swoich jazd na torze i również będzie się dopasowywał, że no, mamy świadomość tego meczu, który nas czeka i mamy świadomość wyniku, jaki chcemy osiągnąć. Jeżeli mecz wygramy, to jest mecz za 4 punkty. Ja chciałbym się jeszcze na moment przenieść do meczu z Łodzią, już nie o sportowy aspekt, tylko mam takie pytanie, głośna sprawa, o co poszło z kibicami z Młyna? Dlaczego takie napięcie powstało? Czy poszło o cokolwiek z kibicami z Młyna? No, kibice z Młyna... Bo znamy ich oświadczenie. Ono jest dostępne na stronie kibiców KKL Łowcy. Powiem szczerze, nie jest miłe to oświadczenie. Nie jest miłe na pewno dla zarządu, który wypruwa sobie wnętrzności, żeby ten klub istniał i działał na tych zasadach, jakie stwarza nam między innymi ustawa o organizacji imprez masowych. Tak? Dodatkowo no staramy się dla tych kibiców robić jak najwięcej. Przed meczem w piątek czy w sobotę, już nie pamiętam, było spotkanie. I uzgodnili z nami, żeby wyciszyć im głośniki, żeby zrobić im gniazdo, żeby mogli swobodniej dopingować. No, my się staramy wychodzić im naprzeciw i robić wszystko to jak najlepiej. Ale jeżeli w trakcie biegu przeskakuje 3 chłopaków przez płot i wiąże flagę, i sędzia podczas przerwy dzwoni do kierownika parku maszyn i ostrzega nas, że jeżeli nie zdejmiemy tych ludzi ze pasa bezpieczeństwa, to przerwie mecz. Więc pan Zdzisław Cichoracki podbiegł do chłopaków i poprosił ich o zejście z toru, co spotkało się u nich z niezbyt cenzuralnymi odpowiedziami w stosunku do prezesa. Powinni wiedzieć, kto to jest. Przynajmniej oni. Jeżeli uważają się za takich fanów
GKM-u, tak? Bo to są GKM-owcy. Powinni wiedzieć również, czym to grozi, bo regulamin jest jasny. Pas bezpieczeństwa jest pasem bezpieczeństwa. Na nim nie wolno się poruszać w trakcie zawodów nikomu, dosłownie nikomu. Ani prezesowi, który biegł do nich, ani kibicom. On biegł gasić pożar. Po jakimś czasie, no to, że nie zdążyli tych flag do końca zawiesić, w końcu przeszli przez płot, ustawiliśmy tam ochronę. Ochronę w sile, ja nie wiem, chyba 3 ochraniarzy, żeby przypilnowali już tego płotu, żeby się nie powtórzyła sytuacja. Dzwoni do mnie Dawid, pewnie mogę to nie, czy Dominik, chyba Dominik, tak? Dzwoni do mnie i nie prosi. On wręcz żąda o zdjęcie ochrony, bo ochrona mu przeszkadza w kibicowaniu. Powiedziałem parę niewybrednych słów. To prawda i potrafię się do tego przyznać twarzą w twarz w kamerę, co było przyczyną tego mojego zachowania. Ważą się losy meczu, ważą się organizacyjnie, ten mecz nam wyszedł super, ale wiadomo, jakie towarzyszy nam napięcie. Ja nie potrafiłem tego meczu do końca obejrzeć, już 3 biegów nie obejrzałem ostatnich, ze względu na emocje, które mi towarzyszyły. A tu chłopak mi każe zdjąć ochronę. Za chwilę każe mi sprzedawać bilety po 5 zł. Za chwilę chce mieć odpalane race. No nie idzie spełnić ich żądań, choćbyśmy nie wiadomo, jak się starali. Nie idzie spełnić ich żądań. A zdjęcie ochrony, no, graniczyło naprawdę już, nie wiem, to, czy to nazwać bezczelnością, czy to nazwać jakimś, no nie wiem, czy to fortunnym wypowiedzeniem się przez pana Dominika, nie wiem, jak on ma nazwisko. Chciał się ze mną umówić na rozmowę. Dzwoni raz, dzwoni drugi raz, że przyjdzie do mnie, do firmy. Ja poświęcam swój czas, chcę ułożyć sprawę, żeby wszystko było jasne, a Dominik dzwoni do mnie, wie pan, nie mogę przyjść, ale proszę mi powiedzieć, ileście dali Gniezno biletów. Ja nie wiem, czy Dominik powinien o tym wiedzieć, ile myśmy dali Gniezno biletów. Nie wiem. I mówię mu, do czego ci to jest potrzebne? Później się mnie pyta, czy będzie strefa buforowa. To są takie tematy, które się uzgadnia z policją, które my prowadzimy odprawy. Oni do nas przyjeżdżają kilka razy w tygodniu, zanim dogramy wszystkich szczegółów odnośnie odbycia się tego meczu. I jeżeli jest później ta informacja, ona jest z reguły na stronie. Ja nie potrzebuję takich telefonów. Ja mam swoje życie prywatne, które prowadzę, swój biznes, a dodatkowo naprawdę poświęcam się temu klubowi i jestem zmęczony. Zmęczony naszymi kibicami i to mocno. Dobrze, to tutaj pan ten dłuższy monolog, przerwę, bo ja się tutaj nie chciałbym prowadzić dyskusji ze względu na brak. Prowadziłeś mnie na tą dyskusję. Znaczy, no nie, to była na wypowiedź. Pan się bardzo rozkręcił. Nie chcę mówić wielu innych spraw, naprawdę. Pomagamy jak możemy kibicom. Między innymi otrzymują bilety dla zaprzyjaźnionych swoich gości. Ja prowadzę tą rozprowadzanie tych biletów, podprowadzam, wprowadzam ich do bramy. Wiele razy się na nich zawiodłem. Wierzę w młodzież. Wierzę również w tych kibiców, bo to są w większości wspaniali ludzie. Naprawdę. Mam też 3 synów, 3 młodych, zapalonych kibiców Żużla. Dodatkowo mam synowe, które też chodzą. Wnuczka, która już chodzi na Żużel. Że to nie jest tak, że ja nie rozumiem młodzież. Ja ich doskonale rozumiem i staram się organizować między nimi pomoc, żeby mieli flagi, żeby mieli sektorówki. Ja sam sektorówkę załatwiałem, żeby materiał na sektorówkę, żeby mieli tą sektorówkę. W tej chwili ustawa zabrania używania sektorówek, to nie jest nasz wymysł. Zabronił to. Pan mi wchodzi na następny temat. Nie, bo no ja bym chciał już tutaj zakończyć, gdyż no, tak jak mówię, nie chcę prowadzić dyskusji ze względu na brak drugiej zainteresowanej strony. Myślę, że będzie jeszcze ku temu okazja, albo w ramach czarnej godziny, albo w kolejnym może wydaniu prosto z GTŻ-u. Przejdźmy właśnie do tych sektorówek, bo to jest kolejny jakiś wymysł. Zakaz ich prezentacji, wnoszenia podczas meczu, bo zasłaniają twarze. Twarz to można sobie zasłonić nawet programem, jak ktoś się bardzo uprze. Tak, zgadza się. Na pewno wyszedł ten pomysł między innymi z piłki nożnej, bo rozwijano sektorówki i odpalano pirotechnikę. Wiadomo, że ona jest zakazana i ścigana z urzędu. Jeżeli ktoś odpala jakikolwiek
pirotechniczne race, no to wiadomo, czym to się kończy. Ale no myślę, że tu troszeczkę między innymi z tą ustawą wyszli przed szereg, bo mnie się sektorówka podoba. Myślę, że wielu ludziom i większości ludziom to się podoba. Nie mamy na to wpływu. Jako zarząd absolutnie nie mamy na to wpływu, bo przecież my ustawy nie możemy zmienić. No jak możemy zmienić ustawę jako zarząd GTZ-u, jak to jest ustawa na cały kraj obowiązująca? Że nie ma szans, no, na tą chwilę. Aczkolwiek myślę, że coś w tym względzie się zmieni. Ja sobie nie wyobrażam, żeby takich prezentacji nie było. I będzie kłopot na pewno z tymi sektorówkami na tę chwilę. A Darku, jak taki zwykły kibic może odebrać właśnie taką decyzję o zakazie tych sektorówek? Nie rozumiem zupełnie. Ja od jakiegoś czasu mam takie zdanie, że jeżeli nie można tego normalnymi jakimiś środkami sprawdzającymi, prewencyjnymi ograniczyć, to po prostu wprowadza się najzwyklejszy zakaz, gdzie cierpią już nie tylko ci, którzy próbują takie przepisy łamać, ale cierpią wszyscy, bo naprawdę taka sektorówka cieszy oko. No fajna rzecz. Ja widziałem dwa projekty przygotowane przez naszych kibiców sektorówek. Bardzo chciałem, żeby wypaliły, bo były super. Ludzie sobie też nie zdają sprawy, ile ci kibice wkładają pracy w to, żeby coś takiego przygotować. Poza tym, no już nie mówię o tym, że musi być osoba, która ma talent do tego, żeby to zrobić. No niejednokrotnie mieliśmy możliwość zaobserwowania czegoś takiego i u nas na stadionie na żywo, i w telewizji. No fajna sprawa, a to, że gdzieś w dwóch czy trzech przypadkach pojawia się jakiś, no można to powiedzieć, chyba tak brutalnie debil, który odpali jakąś pirotechnikę, to czyja to jest wina? Przecież to ochrona sprawdza i ma obowiązek takich delikwentów wyeliminować. No także tutaj za to, że ochrona nie wypełnia swoich obowiązków, cierpią wszyscy kibice. Mówię ochrona w sensie, czy policja, czy to jest jakaś firma ochroniarska. Nie mówię tego w odniesieniu do naszego stadionu, bo u nas nie było takich przypadków. A nasz stadion cierpi. Dobrze, bo my znowu przechodzimy na długi temat, kolejny temat rzeka, a ja bym chciał już przejść na zakończenie, do sprawy promocyjnej żużla w Grudziądzu, Dzień Dziecka. Pan Zbyszek Fijałkowski w ostatnim programie co nieco zdradził, ale tylko datę. A czy panowie są w stanie, może Darku, może ty jesteś w stanie zdradzić chociaż kilka szczegółów, bo jednak już trzeba reklamować powoli ten dzień. No? Ja mogę zdradzić, 7 czerwca zbliża się. Mogę zdradzić datę i godzinę, tak? No, ale tak coś więcej byśmy chcieli, jakieś atrakcje ewentualnie, jakieś są przygotowane. Może ja rozpocznę od tego, że ta impreza, pierwsza taka impreza miała miejsce w ubiegłym roku. Ta, która będzie kontynuacją, natomiast będzie w zupełnie innej formie. W sensie takim, że tamta impreza składała się z wielu sponsorów, każdy sponsor klubu coś tam dorzucił, ludzie dobrego serca i mogliśmy coś zrobić dla dzieci. W tym roku będzie to wyglądało tak, że mamy jednego sponsora, jednego, jedynego, głównego. Jest to firma Masmal. W firmie Masmal powstał komitet organizacyjny, który zaprosił też dwie osoby z klubu do tego, żeby no, pomogły im. I kilka pomysłów zostało. Kilka pomysłów zostało jakby zaczerpniętych. W zasadzie mieliśmy takie spotkanie, można powiedzieć, typu burza mózgów. Każdy rzucił jakieś pomysły, zostało to zebrane do jednego worka, uporządkowane. Zebrał się ten komitet właśnie, zatwierdził pewne rzeczy, które mają się odbyć, zatwierdził już, zatwierdzone są przez samego sponsora. No i Czekamy. No, aż korcie, żeby coś powiedzieć, ale nie. No właśnie, może być jakaś przejażdżka motorem żużlowym, albo ciągnikiem wyrównującym tor. Po pierwsze, Dzień Dziecka ma mieć charakter niespodzianki, także nie można nic powiedzieć, bo to ma być niespodzianka. Wszystkich serdecznie zapraszamy na to, żeby, oczywiście wszystkie dzieci z rodzicami, na to, żeby odwiedziły stadion grudziądzki GTZ-u przy ulicy Halera 4. Jeszcze raz dzień i godzina. 7 czerwca.
to jest Boże Ciało o godzinie 15. Specjalnie zostało to zrobione po południu, żeby można było sobie tam pewne rzeczy uporządkować. Jeżeli ktoś tam sobie życzy, po południu można sobie przyjść z rodziną. Jest to taka dosyć ciekawy dzień, ponieważ ustawowo jest to dzień wolny od pracy. Nie ma i zakaz handlu. Także nie ma gdzie pójść. Trzeba przyjść na stadion i my dlatego chcemy też tym ludziom, którzy nie mają gdzie pójść, wypełnić ten czas. Naprawdę będzie atrakcji dużo, bardzo dużo. Będą konkursy z nagrodami, cennymi nagrodami. Zapraszamy. No nie chcę nic więcej mówić. No. Dobrze, to nie będę ciągnął za język, także serdecznie. A może jeszcze tylko powiem tyle, że poniedziałek lub wtorek już będą się pokazywały informacje w postaci plakatów. Będzie oplakatowany Grudziądz, tam może będzie więcej szczegółów. Będzie też reklama w Radiu SK i chyba w telewizji kablowej, z tego co tak sobie przypominam. Także ta akcja taka promocyjna, zapraszająca tutaj ruszy. Warto przyjść, na pewno warto. Czyli drodzy Państwo, nie macie wyjścia, 7 czerwca, godzina 15, zapraszamy serdecznie na stadion Gieteszetu przy ulicy Halera 4. Od 15 zaczyna się ta impreza, będzie trwało chyba do 19, także nie trzeba przyjść dokładnie o 15, można przyjść o 16.30, jak komu będzie pasowało. Dzisiaj moimi gośćmi byli pan Grzegorz Nowak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo oraz Dariusz Ryl. Dziękuję. Żegnam się z Państwem, do zobaczenia w kolejnym programie Prosto z Gieteszetu.